Spodziewam się jutro gości, a zatem postanowiłam przyrządzić coś, co bardzo lubią i będzie to pieczona karkówka. Ale aby karkówka była soczysta i pyszna, trzeba ją dzień wcześniej zamarynować. I ja dzisiaj pokażę, jak karkówkę powinno się marynować, aby była naprawdę bardzo dobra. Jak widzicie, mam tu taki piękny kawał karkówki. Jest to około 1,7 kg. Do naszej marynaty będziemy potrzebowali około 3 łyżek sosu sojowego, 2 łyżki miodu, oczywiście przyprawy, no to tradycyjnie sól, świeżo zmielony pieprz. Mam tutaj również solidną porcję majeranku i 3-4 ząbki czosnku i oczywiście około 2 łyżek oliwy z oliwek. A zatem zabieram się do pracy. Najpierw oliwa z oliwek. Sos sojowy. Miód. Czosnek. Porcja pieprzu. Solidna porcja majeranku. No i tak 2 duże szczypty soli. Wszystko dokładnie rozmieszam i za moment będę marynowała naszą przepiękną karkóweczkę. Tak przygotowaną marynatą polewam mięso. O. I teraz oczywiście wcieram. Staram się dokładnie natrzeć mięso marynatą. To mięso powinno w lodówce pobyć minimum 12 godzin, ale oczywiście im dłużej, tym lepiej, może to być nawet 48 godzin. Mamy wtedy gwarancję, że pieczeń z karkówki będzie naprawdę soczysta i bardzo smaczna. Nasza marynata naprawdę cudownie pachnie. Tak zamarynowaną karkówkę przykrywam folią aluminiową, oczywiście, żeby zapachy nie przeszły na inne produkty, i wstawiam do lodówki. Będzie sobie leżała w lodówce do jutra. Nasza karkówka marynowała się przez 24 godziny. Właśnie wyjęłam z lodówki. Już nieco zmieniła kolor. Przepięknie również pachnie przyprawami, a zatem mam gwarancję, że będzie soczysta, bardzo aromatyczna i będzie smakowała idealnie. Za moment przełożę do naczynia żaroodpornego. Pieczeń umieściłam już w naczyniu żaroodpornym. Ja jeszcze teraz skropię odrobiną sosu sojowego, ale ciemnego, bo pamiętacie, ja wczoraj marynowałam i do marynaty wykorzystałam sos sojowy jasny. Ale dodam jeszcze odrobinę tego sosu ciemnego, wtedy pieczeń zyska taką fajną, ciemniejszą skórkę. Odrobinę pokropię. O, tyle pewnie będzie akurat. Troszeczkę przesmaruję. O, tak będzie dobrze. I marynatę, w której było nasze mięso, wleję do naczynia żaroodpornego, tak tutaj po bokach. Tak przygotowaną pieczeń będę piekła około 2 godzin. Przez pierwszą godzinę w temperaturze 160 stopni, a przez drugą godzinę w temperaturze 120 stopni. Jest taka zasada, że na kilogram mięsa przeznaczamy godzinkę pieczenia. I ponieważ my mamy tutaj no, 1,7 kg, 1,8 kg, więc 2 godziny będzie akurat. W międzyczasie oczywiście możemy naszą pieczeń podlewać tą marynatą, która znajduje się w środku naczynia żaroodpornego, a pół godzinki przed wyjęciem naszej pieczeni z piekarnika odkrywamy pokrywę, żeby skórka przybrała ładnego, ciemnego koloru. Nasza pieczeń z karkówki już odpoczęła, mięso się dobrze związało, a zatem mogę już przyjmować gości. Tę pieczeń można jeść zarówno na gorąco,
podając ziemniaczkami z jakąś soróweczką, a można też jeść na zimno. W obu przypadkach smakuje naprawdę doskonale, jak już mówiłam, przepięknie pachnie, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.